Dzień dobry. Wracamy do POE. Ja tutaj od razu jeden po drugim odcineczku. Mieliśmy zrobić sobie Aspirant Plaza na początku. Więc ruszajmy. Dziewiąty akt. Sporo update'ów. Tam upgrade'u, nie update'u. Sporo upgrade'u mamy, jeżeli chodzi o sprzęcior. Resy wymaksowane. Mam nadzieję, że mam dobre. Przypominam, jak będziecie mieli znowu sytuację, bo pewnie już mnie tam okrzyczyliście, że ja gadam na tego, a na ekranie mam zostawione oczywiście poba, a sobie klikam, to po prostu chyba se przewincie i tyle, bo to z góry mówię, że pewnie się będzie zdarzać, bo jestem nieprzyzwyczajony. Dobra, Aspirant Trial. Idziemy. DPS się zwiększył, obrona się zwiększyła. Fajnie jest. An emperor is only as efficient as those he commands. Chyba nie będę się bawił z tymi kolesiami. Nie jak ja mam 10 leveli przewagi. Make your mark. Such resilience. Dobra, chodź tu. Panie, ma potężną postać. Następne teraz co będziemy sobie z levelami robić? O, dzień dobry. To zrobimy sobie kolejnego power charge'a. To będzie następne, co ja bym chciał zrobić. Czyli jeszcze pójdziemy w DPS-a. Standardowo kieruję się tu gdzieś do góry. Pantheon mam na... Nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle, bo tak se tu wbiegłem. I nie wiem, czy ja dobrze tu idę, muszę się skupić troszkę. Dobra, ci padli. Wychodzimy stąd. I lecimy do góry. Kurde, ten shield charge już zadaje mnóstwo obrażeń. No i jest niedobrze. Pytanie, czy tu jest gdzieś przejście w dobre miejsce? No, zaraz się dowiemy. Power Siphon, dobrze. To znaczy obrażenia, to znaczy, że jest fajnie. No nie, nie mówcie mi, że gdzieś tu trzeba się udać. Nie wiem, zaryzykuję i pójdę tu. Jest, chyba dobrze trafiłem. Alchemii. Tutaj, tak jak mówiłem, moglibyśmy pójść w defa, ale pójdziemy sobie... Obrażenia 3% more damage za każdą różną masteris, więc powinno być naprawdę przyjemnie, jeżeli chodzi o wzrost obrażeń. Teraz mamy około DPS-u 100 000 według poba. No bo to trzeba tak chyba z przymrużeniem oczka na razie traktować. Tutaj mistrz uników, panie, patrzcie co ja robię. Stary jest w formie. Dobra, nie wiem, tędy iść, jest tu przejście dalej wyżej, jest. Jest jakieś przejście. Aspirant? Jest Aspirant Trial. Tutaj też, zobaczymy co są za potworki. Jeżeli... A, są dwa. Coś chciałem powiedzieć. Jeżeli będzie quality, to... Jeżeli będzie quality w tym, to oczywiście w Power Siphona wbijamy. Dobra. Bardzo mnie martwią te lagi. To akurat jeżeli chodzi o kopalnię i właśnie to, dlatego ja nie gram tego, jak ja mam specjalnie na kablu lecieć. Wiadomo, kiedyś jak nagrywałem, ten kabel podłączałem, tylko że tam częściej się zdarzały te. Teraz mam nowego tego. To nie znaczy, że lepszego. O, jakieś przejście otworzyłem. Mam nowego portable tego, Wi-Fi adaptera.
Kurde, bele. Nie wiem, czy ja tu mam iść. Chyba tak. Ja nie lubię jakoś tak tych pułapek. No już lepsze to niż Golden Key. Golden Key to jest po prostu miazga dla mnie. Omen Wand. To sprawdzimy, pomimo że to jest niższy level, wiecie. RNG nie śpi. Ok, current location. Może być. No tu z przeciwnikami raczej problemu nie będzie. Więc nie ma co tego. Ice Nova, odsuniemy się, pyk. Jakiś wisdom, jakieś gówno wziąłem, niepotrzebne. Okej. O, nawet się trafił jakiś Exile. Automation. Automation. No chyba nie tak to się wymawia. Automation? A, nie wiem. Nie znam się. Proszę napisać mi w komentarzu. Żebym sprawdził. W erze internetu to chyba nie jest problem. Dobra. W sumie mogę odpalić. Ez. Powiedział chłop, który ma 10 lewej różnicy. To bym wziął, a to nie był chyba Trójlink, dobra. To zawsze mogę wziąć. Idziemy, najważniejsze to ołtarzyk zaliczyć. Ten. I tu idziemy w Polymath, czyli damage 10% increase, evasion, energy shield i more damage for each different mastery allocated. Dobra. A tu 3% quality. Super. Warto było. Ok, idziemy statek zobaczyć od razu. Co tam nam przyszło? Nowego nie wysyłam, bo myśmy tam zużyli mnóstwo. Mnóstwo tak naprawdę. A czekajcie. Enkindling jest. Glassblower jest. Gemcutter jest. Jakiś regal. 3 skaury. Bardzo fajnie. Take all. Dobra. Tu jest staż. A tu jest ten, co mnie interesuje, bo ja chcę tu zacząć wbijać. Okej. Tu nie mam bizmut. Przejdę się na szybkości, co tu da się ulepszyć. Może być. Dużo golda tam trzeba. Mhm. A, Johan. Tu możemy zrobić. Co tu jest potrzebne dalej? Aha, bizmut or. Spoko. Aha, nie mam 10 tych. To się bawcie wtedy. A, jeszcze mogę zobaczyć shipment, jak tutaj nam wygląda. Może być. Może być. I tu nie może być. Disenchant trzeba będzie uskutecznić. To mogę zrobić jeszcze. Mamy jakiegoś tu masterisa szybko do zrobienia? 500 golda. Shipping. Dobra, później to zrobimy. I tak nie mam czego robić. Okej. Akt 9. Godzinkę czasu mam jeszcze. Do 22. I koniec odcinka. Nie ma, że wy se siedzicie i wy se oglądacie. Dobra. Czyli tak, plan na postać mamy. Co tam rozwijamy. I plan na grę też mamy. Okej. Aha, i chciałem coś zobaczyć jeszcze. Tak, z ciekawości czystej. Mieliśmy 99,5. Mamy 134. Patrząc na przyrost obrażeń jest ogromnie.
No 33% praktycznie. Więc teraz powinno pójść ciut szybciej. Aczkolwiek przy takiej ilości obrażeń to chyba raczej nie zauważymy, bo nie było dotychczas problemu z zabijaniem. Nie, nie używaj tych słów na YouTubie, bo to wyłapie algorytm i nie będzie mnie promował. Co nie będzie robił? Dobra. Szybkie przejście przez sapli hosty. Chaos. Teraz pewnie na SSF-ie Divine'y to będą jak głupie mi leciały. Aha, bo ja nie zrobiłem porządku w plecaku, sprytnie. Dobra, tutaj nic nie mamy, tu tylko szukamy przejścia. Tych nienawidzę. Oni tak ciorają i się teleportują. Nie lubię postaci, które... postaci potworków, które mają właśnie nie tyle skok, bo przed skokiem jeszcze da się jakoś tam czmychnąć, ale bezpośredni ten, teleport, nie? Taki flicker strike. Co jest? Okej. Umbilicus Immortalis, coś tam, coś tam. I jakby nam mało było DPS-u, to weźmy jeszcze to. I będzie 30% w sumie za chwilę, za następny level. Increase damage. Właśnie, F9. Chyba, że to się nie wlicza. No to będzie siusiak. Cały misterny plan pójdzie się rumpać. Podnieś to. Aż zobaczę tutaj na pobie. Nie no, hit DPS jest większy. O 5000. A nawet zrobię tak. Aha, bo to nie uwzględnia, bo to jest jako jedna lokacja. Kumam. W sensie ten supply host, nie? To po prostu tak jak, o właśnie, byśmy się przenosili po jednej lokacji. Dopiero jak wejdziemy na te tam pustynie, dopiero wtedy nam to podliczy. W sumie racja, tak może być. Okej, mamy to. I teraz, o, teraz zrobimy F9 po zejściu na Vastiri Desert. 134, 142, 8000, jeszcze większe obrażenia, a za chwilę jeszcze większe, bo sam Power Charge oczywiście zwiększy Crit Chance, którego mamy już 79%, Crit Multiplier zwiększy i to okrutnie, bo Power Siphon jako skill czerpie właśnie boosty z tego. Tu szukamy, tak, tu szukamy Jun, czyli obwarowań, i szukamy tego mieczyka tam, nie? Czyli quest markera na mapie. Dobra. Punkt nawigacyjny jest, dobrze, udało się znaleźć. O wiele łatwiej szuka się tych obwarowań, bo tu z daleka widać mnóstwo znaczników. Nie wiem, czy sobie aury nie wyłączyłem jakieś. Stoneblade. Fajnie. Szybko poszło. 6000 już mamy. Evasion. A. Evasiona. Też tak zwanego, dobra. Punkt nawigacyjny, crafting recipe. Poszukam obwarowań. Czy w sumie mogę iść kawałek dalej nawet. Nic się nie stanie. Bo prawda jest taka,
że do Skorpiona ten możemy zawsze wrócić, bo jest bardzo prosto do niego trafić. Od punktu nawigacyjnego do góry. Powiedziałem, że łatwo znaleźć obwarowania i się okaże, że ich tak łatwo nie znajdę. Bo tu już jest jakieś przejście dalej pewnie. No. No dobra, to się wrócimy. No, jednak. Dobra. Just do it. Tych nie będę ustawiał pod jakieś tam, wiadomo, rzeczy. Pasek, mało life'a, nic przydatnego. Fire and House Resistance, regeneracja, to też nie jest złe. Throwing Speed, dobra. To jest nasz House Rest, tam gdzie mamy gdzieś fajerka, tu. Ale pewnie jak tego fajerka wezmę, to mi się spadnie. A tutaj Block Damage, Armor and Energy Shield. I life'y. Dla mnie life'y nie są ok. Ale wezmę, no bo co? Ok, czyli teraz tak. Bierzemy Potiona, lecimy dalej. Idziemy jakieś punkty nawigacyjne tam sobie podkrywać. Do Skorpionixa wrócimy za niedługo. Czyli tu jest kalendarz, tu jest przejście do bazyliska. Punkt nawigacyjny zawsze w tym samym miejscu. Są bestyje. Wiesz, teraz to mi te bestyje tam są potrzebne jak... Dobra. Chodźmy do miasta. Wymienimy sobie już te quest itemy. Zrobimy porządek w plecaku. Dobra. Fajna. Sin. I dawaj tego sztyleta. A nie, to sztyleta myśmy oddali. Cyk, cyk, cyk. To na sprzedaż. To. Brak life'a. 18 life'a. Brak life'a. Spell damage, physical damage, overtime, attack speed. Nic kompletnie. Jest life. To ja już nie chcę. Int. Kompletnie nic. Fire to spells, attack critical. Dobra. Szybko wybrane itemki. Dobra, to. Idziemy dalej. Aha, bo Irasha pewnie będzie chciała Skorpioniksa pokonać. Dobra. Foothillsy dokończmy. Tu są bisty. Jak coś znajdziemy, to możemy pokonać. Myślę, że z DPS-em nie będzie żadnego problemu. Jest jakiś blidzior. Czy ja chcę kalendarz? Za wszelką cenę chyba nie chcę kalendarza odnajdywać. No, bo ten tutaj ma jakieś krzywe busty, ale się udało, widzę. Okej, przejście dalej idę, bo tutaj też łatwo przejść do bazyliska. Więc nie trzeba się tam... Czerwoną bestię też zahaczymy. No już, ubija ją. Trafiłem. Schinderujemy ją podką. Dobra. Te goldy. Goldy się też przydadzą. Okej, mamy czerwoną bestię, tyle mnie cieszy. Została jakaś jedna. Jeżeli ją gdzieś zobaczy na minimapie, chyba że już była. Wyście ją widzieli. Ojej. A nie, jednak nie widzieliście. O ty, siusiaczko. Harlekin maski. Dosyć niebezpiecznie tutaj się robi. Tu jakiś bosior krzywy jest.
Tylko jeszcze nie wiem gdzie, tutaj. Dobra, już nie ma. A zawsze wiecie, zawsze to expik, zawsze to szansa na jakieś dropeksy, jakieś chromatiki na przykład, które pewnie będą i tak potrzebne. O, bestia. Aha. Chciałem powiedzieć, że może być niebezpieczna. Jednak nie. Okej, okay, power charge. Pstryk. 5 power charge. Critical chance 95,3. Czyli praktycznie już krytujemy non-stop. Przejdziemy do The Tunnel. No mówię, tam się wrócimy, to tam nie jest problem, żeby porobić tych dwóch bossów. 176 tysięcy. Nagle, o 30 tysięcy około wzrosło. Bardzo mnie niepokoi ten internet. Panie Rogal. Ja mogę wziąć. Aha, tu trzeba pamiętać, że jest Ascendancy. I to Ascendancy najczęściej jest gdzieś przy pierwszym zejściu w bok. Punishment, klątwa. Właśnie. Ja pierniczę, jak to ona piernicza. Ale głupio by zabrzmiało. Dobra. Tu mogę użyć. Wait. Proszę nie krzyczeć, że nic nie mówię, ale się troszkę skupiam, żeby głupio nie zgałganić. Ok, craft recipe all attributes. Aha, tu dostałem portal. Dobra, myślałem, że tam jest przejście, ale nie jest. Kurde bele, drażni mnie ten internet. Ja wlazłem. To się tak da w ogóle? Okej. Okay. Tu jest przejście dalej, czy? Bone Crypt. To jest trzeci chyba rodzaj mapki, jaki mamy. Okej. Okay. Punkt nawigacyjny często jest po drodze, aczkolwiek miałem raz już takie ustawienie, że nie był po drodze. Więc też trzeba mieć to na uwadze, aczkolwiek ja wiem, że wy to tam za specjalnie nie przepadacie, za specjalnie zaznaczaniem punktów nawigacyjnych. Okej, okay, tunel zrobimy i tam będzie już wejście chyba do tej lokacji, do wejścia do wnętrza bestii, więc tam też będzie punkt nawigacyjny zawsze w tym samym miejscu. Wtedy cofniemy się, zrobimy tego. Panią Skorpion. Panią Skorpion zrobimy. Czyli nachapiemy trochę punktów. Jednym z tych punktów dałbym, że power charge, generację many zwiększają. To też jest spoko, zwłaszcza na te niebieskie ringi spalające quarry. I tu zawsze na środku koło crafting recipe'a jest. Ole buła. A to mogą być te golemy chaosowe, tak jak napierniczają. Jest waypointik. Okej. I teraz możemy się wrócić właściwie do sklepu. Posprzedawać co możemy. Good luck. Yes. Sporo żeśmy tych respect pointów tam. All elemental cast, no takie se. Sporo żeśmy tego popalili, tych respect pointów. House damage over time, jak potrzebowałem. Fire resistance. Cold and Lightning Resistance. No takie coś bym mógł na początku w Cold Skills. Nie mamy Cold Skilli. Lightning Damage już szybciej. Ale 14 inta. O kurde.
O kurde. Trap, a to jest trap damage. Ajajaj. Ale jest chaos resistance. Myślałem, kurde, mine damage jakby był, nie? Za szybko się ucieszyłem. I teraz co, tego chaos resista na razie trzymać? Na razie niech jest, dobra. Idziemy dalej. Nie, że ja będę go tam wkładał w tego, ale... O, kolejna bestia. No, ale nie będę tu obiegał tego specjalnie. Żeby te bestie szukać. Jakbym solo sobie grał, to pewnie bym się tam skusił na to. Ale jak mam tu drugą? Uuu, i to się nawet opłacało. Ile ma ta potka? Dyszka. Oj, tu kolega się pojawił, żeby nie było, że ja się tu rozpraszam. Nie, że hamuwa, ale przy nagrywaniu to... To wolę się nie rozpraszać, później odpisywać na te wiadomości. Prywatnie jak gram, to nie, oczywiście nie mam z tym problemu, ale jak nagrywamy, to nagrywajmy. Bo później materiały po 2 lata będą trwały. To chyba było głupie, co? Tak sobie myślę teraz. Kurde, szkoda, że mind damage się nie trafił. No, za szybko się ucieszyłem. No gdyby to był mind damage, to by był potężny gemior. Już chciałem regala walić w to, ale właśnie się skapnąłem, że... No, że to tak nie działa. Ale sam ten chaos resistance też jest dosyć kuszący, no ale chyba nie. Dessert. Dobrze, jest. Czyli co, jednak na jutro nam przejdzie zrobienie tego 10. akta i zaczęcie mapek. I zaczęcie mapek. Siege map, kolejna inna mapka. Dobrze. The Forbidden Vault. W ogóle jak sobie nie patrzyliście, to trochę z Katariną potrenowałem walkę, bo musiałem. Na Blade Vortexa, nie wiem czemu się odsunąłem. To trochę lepiej już ogarniam jej ataki i tak dalej. Taki progresik. No to cześć. Ta muzyczka tu też jest fajna. No, jest ten, tornado mnie goni. Tu możecie dać mi info, ale ja próbowałem i przebiegnięcie bardzo do przodu chyba nie działa, co? Chyba i tak trzeba powoli z nią biec. Znaczy z tym ogonem, z tą. Ogólnie niedawno też się dowiedziałem, że to jest kobieta na końcu tego. Tu. Zamiast kolca jadowego. To jest taki info, taki news. Jak na przykład, że w Heroesach bez zniżki mają tę dodatkową parę nóg, która się nie rzuca w ogóle w oczy. Dobra. No to teraz kolec na środku. No to cześć. Easy. Rest, my child. Be free from the torments of immortal. Okej. Czyli kolejny punkcik do przodu. Yes. Yes, okay. What?
Ten jest niezły. Increased Flask Effect Duration 9%, co prawda. To jest niezłe. Panie, tu znowu trzeba będzie chyba... Trzeba będzie coś tu pomyśleć. To tutaj walimy. To zaraz zobaczymy. To daj tu. No, tam już nie jest potrzebne. Okej, co my tu możemy? Sufiks, 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 prefiks. Możemy jeszcze dolosować. To mamy. Eldritch Battery. Tu by się przydało pójść w końcu. To byśmy mogli zrobić. Tu byśmy mogli pójść. Panie, ale chyba to wezmę. Mana Regen per Power Charge. To jest 40% Mana Regen. Kryt wymaksować, kryta zwiększyć. Tu pod DPS można iść stricte, nie? Bo defa to nie wiem, czy... 32. Tu jest Frenzy Charge, którego bym chciał. Tu jest Frenzy Charge, którego bym chciał. Tak wiecie. Trochę tego jest do wzięcia, nie? To jest tak naprawdę do Clear Speeda. Na bossach się to nie przydaje. Na bossach to się przyda. Natomiast... Później tak, z tego zrezygnujemy tutaj po części i pójdziemy dołem. Ale na razie ja bym poszedł w tą odnogę. Później można tę odnogę walnąć. Jakieś accuracy dostaniemy tutaj. Idziemy tutaj. To plus masterka, który kolejny damage z naszego ascendencji będzie. Dobra, Ctrl C, tu jest accuracy. Accuracy. Tu sobie zróbmy, dobra. I add modifier zrobię i ja sobie tu na szybkości poza waszą jurysdykcją total mana, energy shield, intelligence spadnie, crit spadnie, ojeju, obrażenia większe, ale spadnie krytykal o 2%. Tu mamy zrobione, teraz będziemy szli bazyliska robić, dobra. Jaki tier ja mogę tu wrzucić? Ile ja potrzebuję inta? 188? Będę mógł założyć, dobra. I ja mogę tak, to mogę... Jeszcze raz zróbmy tak, add modifier. No 10 tysięcy obrażeń. Bo raczej za 4 chaosy tego nie będę robił, tu mi nic nie daje. Mogę jeszcze zobaczyć 60-70 physical damage remove 60-70 9000, a to gada sam do siebie, nie? 19. Nie, to punktowy tego bym musiał wziąć. Punktowy, już wam to mówię, punktowy do lightninga. No 5 do 60, ale lipę wylosowało. 3 do 70, już lepiej. Skaura straciłem, ale mam jeszcze 2. Ok, i teraz Ctrl C, Ctrl V. 9000, to dobra, to jest to, co ja bym chciał. To tu i to tu. Hello. Akcept. A coś tam zmieniamy, nie? To jest najważniejsze. Idziemy tu. I F9 teraz zrobimy. Nie przełączyłem. Pamiętaj o tym. F9. Aktualizacja. 186, 184. EHP 12, 9% tylko na błyskawice do przodu teraz mamy, faktycznie, bo ja sobie zrzuciłem teraz chyba z tego, z wanda, nie? Ale accuracy nam z powrotem chyba wzrosło tak, żeby... Tak, 100 i 94 na tego. Okej, okay. Sentinel Jacket, of course. Ale teraz mucimy. Najgorsze jest to, właśnie... Kryta straciliśmy, mamy tylko 93%, ale za chwilę, za każdy power charge kolejne kryty dostaniemy, więc to jest tak naprawdę dla nas nic. Na maksowaniu tego na razie nam nie zależy.
bo i tak jest nieźle. O, tu już widzę, są posągi, zaraz będzie crafting recipe. Zrobimy crafting recipe. No, panie crafting recipe. Gdzie pana tu wsiąkło? Chyba prze... Nie, tutaj gdzieś. Jest. Dobra. Pokazał czerwone oczka, dziękuję. Wiem, widziałem. Tu byśmy mogli... A nie, tu nie możemy spell damage'a dorzucić. Aha, z tobą możemy pogadać. Wiem, tam było tego. Ruda do wydobycia, ale olałem ją. Nie trafiłem z kliknięciem. Really? Ile to kosztuje? 30 many. To teraz więcej kosztuje. Coraz większy zasięg, a jest nowy. Kurde, bele. Nie wiem, czy tu idę w jakąś sensowną stronę. No to teraz nadrobimy troszkę tego kryta. Fusing. Nie, to chyba nie jest dobra strona. Już jest 98,6, czyli tyle, ile mieliśmy chyba, nie? Więc już jest nadrobione. No, chyba dziwne ułożenie nas tutaj trafiło jakieś. A, padł. Nie zdążyłem już narzucić nawet mu tego. Dobra, idziemy tu. Najwyżej najpierw zrobimy, tak myślałem, Raffinery, a nie Foundation. O kurde. Ładnie dostałem szczała. Tu oczywiście jest ten bossik z Lightning Damage'em. Tu wszystko spływa, ojej. Naprawdę, jak ja sobie przypomnę, jak ja ekspiłem tego... Jak to się zwie? Blade Vortexa tutaj i się kitrałem, bo musiałem podchodzić, musiałem, no. Musiałem ekspić tym. Nie robię tego. Szkoda mi już czasu. Jak ja tutaj musiałem łucić, jest bosior. S. No, takie S, ale dało się dostać tutaj trochę obrażeń. No dobra. I idziemy od razu tu. Teraz będzie Garukan. Ona tak się nazywała. No tak było u góry, to strzelam, że następne wejście będzie gdzieś tu. Ej, ani razu nie trafiłem podczas fabuły. O, jest wejście. Znaczy było, no wiadomo, w tym, w kanałach, ale to jeszcze nie chciałem tego klikać. Dobra. Blight. Dobra. Topa. Kurde, ile golda. You were too beautiful for this ugly world. I shall find you in the... Ale ona może handjobów robić. Jeszcze nieważne. Dobra.
to się wytnie. Okej, okay, i Russia. Jakbyśmy mieli jeszcze mało DPS-u, to Critical Multiplier. Bardzo dużo armorów wypadło dla nas. To mogę selnąć to. Bardzo lipa. Dużo life'a procentowy. I mógłbym jednego resa wrzucić, ale mam tu dwa resy, w sumie 50%, więc ciężko będzie to przebić. Tu za to lipa. Mniejsza baza. Punktowe evasion i ten. To nie będzie lepsze. Na pewno nie będzie lepsze, ale już tak. I jest lifeik. See ya. 6 chaosików. Tasuni to mnie tam mało obchodzi. Dobra, zróbmy w 9. Actualization 220, tak jakby nam było. Aha, bo już nam liczy na tym levelu 60%. Czyli tak to będzie wyglądało po fabułce. Bo mamy 6-8 level i to chyba liczy właśnie od 6-8, że to jest po zabiciu Kitawy. A to nieprawda. Tutaj na pewno Maligaro będzie problemem, nie? Bo to będzie bardzo chaos nastawione. Skryptorium. Fajnie, mapki niech lecą. Łatwiej będzie ten atlas zacząć i już jakieś tam pierwsze boosty podłapywać. Myślę, że powiem wam tak, tych strongboxów natrzaskałem mnóstwo na tej postaci i kompletnie mi się nie zwróciło. Wiem, że to jest RNG w sumie, ale oleję to. Esencję wezmę, bo to SSF. Chociaż zobaczę jeszcze, no, ile punktów będę miał. Dobra, bo mi się oczywiście. No zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, nie? Zresztą na początku fajnie byłoby cokolwiek wziąć, żeby jak najszybciej korzystać. A dopiero później wydziwiać i sobie układać. Z drugiej strony, jak nie będziemy poświęcać na takie coś punktów, to szybciej dojdziemy do jakichś legionów i tak dalej, zaczniemy to farmić, nie? Chromatyczek. Bardzo mało częsów tutaj wypada. Aha, czyli kółko zrobiłem i jest też fajnie. Strength, ten strength będzie bólem w dupsku, nie? Pasek by się z dodatkowym strengthem przydał. Dwa resy i strength, na razie bez żadnych potionów, flasków i tak dalej. Kartografer, o! Tutaj mogą być jakieś wybuszki. A. No, wariat, co? Na SSF-ie gram, jak ja nie gram na hardkorze, to się skradam, a grając teraz, to ja już sobie pozwalam znowu i ja tak najczęściej głupio ginę później. Dobra, The Rotting Core. To będzie szybki kawałek planszy. Aha. No i fajnie. Leather belt. Raczej wątpię, że z tego skorzystamy. Jednak ten strength w pasku na implicicie. Jedyne co, to by musiało być dużo life'a, strength i dwa resy, nie? Albo strength, jeden res, open suffix, to byśmy sobie na przykład fire zrobili z chaosem. Coś takiego, nie? Dobra. A idę po kolei. Czekajcie. Bloedry. What? No te posągi to będą się szybko same niszczyć. Akurat do Edry czy Shravron to chyba nie będzie za bardzo trudne. Aczkolwiek nie mówię hop, zawsze da się trafić na jakiegoś
siusiaka, który będzie bólem w dupsku i nas na hita zgarnie. Na przykład taki siusiak. Tak trochę z tym, z zamiarem expa złapania, bo może jeszcze level wbijemy, ale... Maligaro drugi, tak? Bo już widzę fioletowy, Maligaro Misery. I tu będzie problem troszkę. Wszystko mamy odpalone, dobra. Bo tu te chmury właśnie będą się pojawiać, nie? Ale to Ghost Shrouda chyba też zużywa. Tak. Tylko, że to ma... Ja po co ja to chcę podnosić? Taką częstotliwość bicia, że... Ten Ghost Shroud momentalnie on się zużywa, nie? Dlatego to będzie najgorszy przeciwnik. Przynajmniej dobiegnięcie do niego. Bo walka z nim będzie wyglądała tak jak do Edry. Szybkie zbicie do 1/3 HP. I po prostu tego. Klony i dobitka. Trzeba zacząć myśleć o ekspieniu jakichś gemów. I ja myślę, że pierwsze gemy jakie wyekspimy to Grace będzie. No bo to potrzebujemy na 2-1 level, myślę. Można byłoby Valgrace'a zrobić i po prostu mieć możliwość, ale to też byśmy musieli na 20 expić, tylko liczyć na to, że zamiast levela to wejdzie. No, tak jak mówiłem, teraz klony się pojawią, klony to będzie easy, same się namierzają te miny. I tyle, Sentinel Jacket. Chavron. No, tu można błyskawicą dostać. Błyskawica szok zwiększa, jeżeli macie problem z tym, to zawsze można Panteonik zmienić, nie? Na tą właśnie, co przed chwilą zabiliśmy. Garukan. Ona ma Reduce Shock efekt o 60%. A mieć na uwadze takie kruczki. Horna wezmę, chociaż mówię, no, mamy już coraz lepszą tą broń, coraz ciężej będzie nam upgrade'u szukać, nie? Aczkolwiek nigdy nie wiesz, nie? Przez to, że to jest RNG, dobra, Chavron's Arena. Niech nas minie. Tyle. No i nie ma levelu. No jest chaos jakiś, jest life. Cold damage, fire damage procentowy, tu spells critical multiplier. Jest lepszy ten Demon's Horn. O 6000. Tylko nam spadnie celność. Sufiks, 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 nic nie dolosujemy, ale jest lepszy. Po prostu jest lepszy. Okej. Teraz chwila skupienia. Nie jest to walka jak na Gunlecie oczywiście. S. Esuniak mówią, nie? Raver Sword. To jest ten derwisz czasem? Derwish. Cyk, 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 cyk. Zresztą ja mówię, ja i tak bym wolał.
Bestia tu sobie krwawi. Sail to Orioth. Przepraszam bardzo. Aha, dobra, w tunelu. O. Czy nie ominąłem, myślałem, Ascendancy? Dobra, a to powiem wam tak. Zróbmy jeszcze tego tutaj siusiaczkesa. Dziesiąty akt. Dobra. Tincture. Dobra. Ej, wbiję se level. I dobijemy tego Discipline of coś tam. Forbidden? Czy jak to się zwało? Forbidden. O, Blacksmith, akurat dla nowej rózgi. Dobra. Jeszcze pójdziemy zobaczyć, jak tam nam się powodzi w King's March. No, dawać mi tego levela. Ale wy jesteście upierdliwe siusiaki. Dobra, mamy to. Jest level up. Pstryk, idziemy tu. Tu będzie co? Minimum power charges. No, to nam za dużo nie daje. My cały czas utrzymujemy power charge. Increase damage per power charge. To będzie 40% damage zwiększony. Plus tu jeszcze 3% za każdego charge, jakiego mamy, czyli 30% następne. No, slot nam dużo nie daje, ale też te potiony, które tutaj mam. Powiedzmy, że... że po prostu item level jest trochę lepszy. Okej. I co, znowu muszę... tutaj walić blacksmithy. Dobra, to jest na sell na pewno. To. Weźmy te questy. I chodźmy jeszcze zrobić tak. Nie tu. Może być ten disenchanting. I na razie mi to starczy, bo disenchanting ja sobie wezmę byle jaki. Byleby był. Przebiegnijmy się, co my tam potrzebujemy. Tej rudy mało. Nie robią tego szybko, wiadomo. Mają jeszcze w treasure. Nie robią tego szybko. Ogrod, czyli musimy kasę dużo nazbierać, żeby móc. Tu potrzebuję bismut bary. Isle na razie nie potrzebuję. Oho. Chyba mi poe zwiesiło, wam powiem. Chciałem jeszcze iść do smeltinga, ale mi się chyba nie udało. Czekajcie, wam to wszystko pokazuje dobrze? Dobrze wam pokazuje.
Kura chyba się nie spodziewała tego Shield Charge'a. Dobra, i tu mogę ulepszyć. Fajnie. Dobra, żadnych runek nie mamy. Ja tu wpłacę sobie połowę kasy, jaką mam, czyli niewiele. 4 godzinki. Dobra. Tyle, moi mili. Akt 10 przed nami. On jest dosyć krótki. Nagranie ma 56 minut, więc też nie jest najgorzej. No i co? Ja was żegnam. Dzięki, że byliście. No i trzymajcie się. Cześć.